młodzieżą zrobimy coś w rodzaju kąciku do wypoczynku. Takich miejsc w tej szkole brakuje. Dowiedziałem się, że jest idealna przestrzeń, żeby ją zagospodarować. Na takie zaproszenia ja zawsze chętnie odpowiadam, chociaż to jest druga tego typu akcja w Pile. Nie ma to dla mnie znaczenia. Druga, trzecia, dziesiąta, zawsze mogę na mnie liczyć. Uczniowie zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile pod okiem prowadzącego m.in. takie programy jak Usterka czy Odlotowy Ogród w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych mieli za zadanie wykonać meble z Europalet. 24 chętnych zbudowało narożną kanapę, dwa stoliki i biurka komputerowe. Wszystko to stanęło w specjalnie wyznaczonym na ten cel miejscu w holu drugiego piętra i otrzymało nazwę szkolnego chillout roomu.